Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Nadal przemierzam Polskę w poszukiwaniu restauracji po kuchennych rewolucjach. Z cyklem Kuchenna Rewolucja wracamy. Zawitaliśmy dzisiaj do powiatu złotowskiego, a dokładnie jesteśmy w Jastrowie, bo za mną tutaj zobaczycie restauracja Folklor. Restauracja Folklor to jedno z takich miejsc, które jest sztandarowym miejscem, jeżeli chodzi o kuchenne rewolucje. Magda Gessler właśnie w próg tej restauracji, w to miejsce zawitała w 2009 roku, czyli widzicie w tym momencie 15 lat po kuchennych rewolucjach, to miejsce nadal jedzie pociąg. Zawsze musi się coś dziać, jak ja nagrywam. To już jest tradycją. Tak, nagrywam prosto z dworu. Pociąg przyjechał. Więc wracając do tematu. 15 lat po kuchennych rewolucjach i tutaj nadal jest otwarte. To miejsce jest o tyle fajne, bo ono jest tutaj na trasie Piła do Piły i miejsce jest czynne od godziny 7, więc tutaj są podawane też śniadania. Restauracja Folklor Jastrowie i jesteśmy też właśnie wcześnie rano. Zobaczymy, czy są dania Magdy Gessler, czy te dania będzie można zjeść, aczkolwiek nie do końca jestem przekonany na jedzenie obiadu, bo mówię, jest pora wczesna, ale jakieś śniadanko może zjemy. Folklor zawsze słynął z dziczyzny, z dobrych smaków i naprawdę z fajnych takich kompozycji daniowych, więc mam nadzieję, że to też zostaniemy i to będziemy mogli też spokojnie spróbować. Chodźcie, zapraszam Was do środka, zobaczymy, co się dzieje. Na razie ludzi jest mało, jeszcze tutaj spojrzę. Jest opisane są dania, dzisiaj chłodnik z jajkiem, pierogi z kurkami, sosem śmietanowo-boczkowym, zapiekany łosoś z warzywami, rolatki drobiowe, schab, smakoś, zapiekany filet z kurczaka. Zobaczymy, co w restauracji Folklor zostaniemy. Chodźcie ze mną, idziemy kosztować. Zapraszam. Widać obejście, naprawdę jest bardzo ładne tej restauracji. Restauracja mówię, położona przy głównej trasie, akurat kilka samochody nie jadą. Dzwony kościelne za to biją. Tam obok jest stacja benzynowa i tutaj mamy restaurację Folklor. Właśnie menu, które Wam też mówiłem. Ceny naprawdę są bardzo przystępne. Zobaczcie, jak na 2024 rok uważam, że naprawdę schab z kapustą 29, schab smakoś 25, chłodnik z jajkiem 20, więc ceny nie są wysokie. Od progu już widać bardzo ładny wystrój. Tu mamy taki tarasik. Więc powiem szczerze, że już naprawdę bardzo fajnie to wygląda i wchodzimy do restauracji. W restauracji w ogóle nas wita już taki sklepik, potem wam ten sklepik jeszcze pokażę raz. No tutaj mamy właśnie bar i resztę restauracji. No zaraz będziemy sprawdzać i będziemy kosztować wiszą, kiełbasę, jeździczyzna. Może być ciekawie. No i oczywiście mamy już wnętrze i ten słynny obraz Odpoczynek w sadzie, który daje takiego uroku, przytulności, jakie fajne tulipany w ogóle zrobione. Piec, no, naprawdę. I tam jest sklepik przy wyjściu. Zaraz będziemy patrzeć, co będzie dalej. Obraz w sadzie. I tutaj mamy już menu. Prosimy o składanie zamówień przy barze. Jest tutaj pora obiadowa, więc są śniadania. Skomponuję sobie sam śniadania. Są zupy, są dania główne. Nie ma tak naprawdę podanej tutaj informacji, że są jakieś dania Magdy Gessler, ale ja pamiętam, że Magda Gessler robiła tutaj kotlety mielone z dzika w sosie borowikowym. To na pewno jest danie takie po kuchennych rewolucjach. Śladu takiego typowego właśnie, że po rewolucji tutaj w restauracji już nie znajdziecie. Jak odwrócicie to menu, to jest taka gazeta. Osada dawnych zawodów. Folklor są różne warsztaty, pieczenie chleba, pizzy, pieczenie najstarszego chleba, wytwarzanie masła, dzień ziemniaka, spotkanie z dziadem, borowe opowieści o życiu na wsi. Fajne to widać tak bardzo edukacyjnie. Warsztaty metodą projektu, pszczelarstwo. Warsztaty to wspaniała zabawa połączona z nauką, a także 100 lat temu także była tutaj restauracja. I tu jest cały opis. Uwaga gościu, jeżeli jesteś w miejscu, gdzie dawniej, bo ponad 100 lat temu też dobrze się jadło. Wprawdzie zaraz po wojnie osadnicy, którzy szli na zachód, poczynili barbarzyńskie szkody i zmienili piękną restaurację na warsztat samochodowy, po którym pozostał ślad w postaci zakrytego obecnie kanału służącego kiedyś do napraw samochodów.
Nynie małym kosztem pragnęliśmy przywrócić restaurację dawną świeżość. To jest cały opis, dość taki mały. Dziś restauracja Folko to regionalne potrawy ze świeżych składników. Codziennie wypiekany chleb na zakwacie z mąki mielonej w tradycyjnym młynie żarowym, wędliny, mięsa, kiełbasę z własnej wędzarni. Wszystko według tradycyjnych przepisów bez konserwatorów dokładnie na miejscu. No i tutaj macie w tym momencie informację, że restauracja Folko zdobyła wyróżnienie przewodników Magdy Gessler po najlepszych restauracjach w Polsce, ale tylko jako wyróżnienie, a nie że przeszli kuchenne rewolucje. Więc powiem szczerze, że dość fajnie taka w formie gazety właśnie zrobiona ta menu. No i to jest restauracja, tak jak wam wcześniej już pokazywałem, właśnie z tym takim bardzo fajnym wystrojem, sklepikiem. Tam się mieści cały sklepik produktów regionalnych, można pójść coś zakupić. Są gotowe chleby, wypiekane, bardzo ładnie pachnie tutaj chlebkiem. Ładnie to wygląda. Są różne kiełbasy do kupienia. Kiełbasa dzika, kiełbasa sarny, kabanosy sarny, szynka wędzona wieprzowa, salami z jelenia, salami z dzika, z leśniczówki, sumy, twarogi. No, powiem szczerze, bardzo fajnie to wygląda. No i tu mamy ten sklepiczek przy wyjściu produktów regionalnych, których można zaopatrzyć, kupić i zabrać do domu ze sobą. Fajnie wygląda, naprawdę. Ciekawie. Na śniadanko wjeżdża jajecznica z pieczonym na miejscu chlebem. Jajecznica z trzech jaj, zwykła, bezdodatkowa. A także wjeżdża biała kiełbasa z dzika. Powiem szczerze, jestem fanem białej kiełbasy. A ta z dzika wygląda naprawdę bardzo fajnie, więc takie śniadanko na szybko w drodze. Jajeczniczki i kiełbacha z dzika. Biała, surowa. No i właśnie ta kiełbasa, którą wam przed chwilą pokazywałem, płynęła. Więc ja już tutaj zdążyłem sobie posmarować chleb. Jest szan. Mocny, ale nie za mocny. Ostrzejsze jadłem. Kiełbasa naprawdę bardzo, bardzo ładna, widać. Czuć białą kiełbasę, czuć takie typowe święta wielkanocne, więc już jest dobre. Widać też pieprz tutaj, więc powiem, że naprawdę bardzo fajnie doprawiona, dosmaczona. Fajna kiełbacha, naprawdę. Swojski chleb, patrz jakie pajdziory tego chleba, świeżo wypiekanego tutaj na miejscu, w tamtym piecu właśnie. Śniadanko, rewelacja. I powoli kończymy wizytę w restauracji Folklor. Wychodzę z kawałkiem, bo tu jak zwykle mam ludzi, z kawałkiem kabanosa sarny. 7 lat mnie nie było w restauracji Folklor. Chodzą kolejni goście. Byłem tu ostatnio w 2017 roku, jak ten czas leci. Ale nadal jest pasja do gotowania, nadal są świeże produkty, nadal są bardzo dobre dania, bardzo, bardzo przystępne ceny. Powiem szczerze, bardzo zaskoczyły mnie ceny. Nie chcę tam nagrywać, dużo osób wchodzących, wychodzących, właśnie zaczyna pora taka jedzeniowa. Więc ceny jak na najbardziej plus, świeżość dań na największy plus. Produkty regionalne tutaj i w daniach samych, i w produktach gotowych, które możecie zrobić w kiełbasach, w chlebach, wszystkie rzeczy. A tu sobie stoi taki koziołek. Piece wędzarnicze, tutaj wędzarnia też za mną, jak widzicie, więc jest tych rzeczy tutaj dość sporo. Więc tutaj mówię, wszystko na bardzo, bardzo duży plus. Przede wszystkim właśnie dbałość o produkt regionalny, szacunek dla tego produktu regionalnego i promowanie produktu regionalnego. Tutaj dla Szymona, właściciela, bardzo wielki ukłon, jak najbardziej. I tutaj ja absolutnie niczego nie mam się czego czepić, więc
szacuneczek. Polecam to miejsce jak najbardziej. Jeżeli miałbym się czegoś szczepić w tym miejscu, powiem szczerze, a też czytałem takie opinie i tutaj moje zdanie na ten temat nie jest na temat opinii na Google, tylko moje po dzisiejszym. Nie bardzo zainteresowanie samej obsługi gośćmi, a jeżeli już jest jakiekolwiek, to jest trochę takie gburowate i tak wszystko na, powiem szczerze, trochę na odpierdziel. Nawet samo pakowanie wędlin, bardzo jakieś takie nieestetyczne, pani po prostu tylko tak zawija. A w restauracji w tym momencie 6 osób, jest, no 7 osób, bo jest nasza trójka i dwie pary po dwie osoby, więc to jest dla mnie, powiem szczerze, minus tego miejsca, jeżeli cokolwiek miałbym się czepić. Ale jakościowo, pyszne wędlinki naprawdę są rewelacyjne. Śmiało mogę polecać. Zaglądajcie do Jastrzębia. 15 lat samo to wielki szacunek przede wszystkim dla właściciela. Wielki, wielki szacunek, że przez 15 lat takie miejsce jak Folkros Polskie Jadło istnieje, może istnieć i że możemy tutaj zatrzymywać się na bardzo dobre jedzenie. Naprawdę polecam. Zaglądajcie do Jastrzębia. Jesteście restauracja czynna od godziny 7, więc macie naprawdę duży bufor czasowy, żeby zajrzeć na śniadanie, zajrzeć na obiadek i na co tylko chcecie, więc kolejni goście wchodzą, a tutaj trochę za jabłonko się schowało. Zapraszam bardzo. Folkros Polskie Jadło. 15 lat po kuchennych rewolucjach. Wielki szacunek, wielki, wielkie ukłon za to, że jesteście, że działacie i że chcecie karmić nas także w tych trudnych czasach, które są dla gastronomii. Wielki szacunek. Zapraszam do komentarzy, łapki w górę, zostawiajcie komentarze, rozstawiajcie wszystkie możliwe rzeczy, subskrybujcie, udostępniajcie, a ja jadę dalej w Polskę szukać właśnie restauracji. Tych cyklu kuchenne rewolucje wracamy, ale także tych z cyklu nowych restauracji, które Magda przygotowuje po kuchennych rewolucjach, żebyście mogli zobaczyć lepiej. Zapraszam, chodźcie na kolejne odcinki. Wszystkiego dobrego. A ja was witam ponownie. No nie mogło się skończyć inaczej. Jadąc nad morze, spróbowaliśmy dań w folklorze, no i nie może być inaczej. W tym momencie znowu już jestem pod folklorem, jak widzicie tu i tu. Folklor znowu już jest, z racji tego, że zdecydowaliśmy się przy tak dobrym śniadaniu, które tutaj zastaliśmy parę dni temu, postanowiliśmy w drodze powrotnej zajechać tym razem na obiad i spróbować jeszcze oczywiście dań Magdy Gessler. Już wiemy, że są, bo 5 dni temu sprawdzaliśmy to menu. Wiemy, że te dania nadal tutaj są, zatem idziemy w tym momencie na obiad zjeść dania Magdy Gessler. Ja jestem ciekawy tych kotletów dalej dzika w sosie borowikowym. Czy będzie dobrze? Chodźcie do folkloru, sprawdzimy to. Zatem druga część naszej wizyty w ciągu 5 dni, drugi raz wracamy do folkloru, sprawdzić, co przez 15 lat tutaj się działo i jakie są smaki. Śniadania już wiemy, że są naprawdę genialne, pyszne. Jak wyglądają obiady? Chodźcie ze mną, sprawdzamy. Zapraszam do dalszy filmik. No i mamy już przyszły do nas dania. To jest danie Magdy Gessler, czyli mamy właśnie te kotlety dzika w sosie borowikowym. Tak wygląda porcja. A tutaj mamy gulasz z kaszą gryczaną. Porcje naprawdę są ogromne. Wow, ładnie to wygląda. Za chwilę będziemy tego próbowali. No i tak wam wcześniej pokazywałem restaurację, już tam siedzą sobie ludzie, czekają też na jedzenie. Chlebki się pieką. Ciekawe. No i czas próbować danie Magdy Gessler. 15 lat przetrwało tutaj w menu, więc próbujmy, co takiego zostaniemy. Kotlet z dzika. Przede wszystkim mega gorący, ale pachnący lasem, powiem szczerze, naprawdę. Jakość ziemniaków. Ziemniaki bemarowe i chłodne. Nasączone wodą. Ziemniak bardzo nasączony wodą. To jest minus. Ale tutaj mamy borowiki. Sos sam sobie. I kotlety naprawdę są, powiem wam szczerze, obłędne. Zabieram też moim współbiesiadnikom gulasz,
Nie jestem zwolennikiem kaszy wieczanej. Ale ciekawe danie, naprawdę ciekawe. Bardzo fajnie mięso, długo gotowane, więc te kawałki mięcha są naprawdę, naprawdę dobre. Jest dobrze, jest do poprawienia tak naprawdę te ziemniaki bemarowe, ale kotlety są przeobłędne. Tutaj pod tym względem się nic nie zmienia, to polecam jak najbardziej. To nie, tu brawo. Po raz drugi opuszczamy folklor, wychodzimy na jedzenie po obiadku. Tak jak wam mówiłem na początku filmu, nad morza zdecydowaliśmy się przyjechać drugi raz. W tamtą stronę jadąc nad morze jedliśmy śniadanka, a teraz zdecydowaliśmy się przyjechać na obiad. Więc wybraliśmy oczywiście dania Magdy Gessler, jak na filmie też widzieliście. No i co? No dalej jest pysznie, dalej jest super. 15 lat po kuchennych rolach, czapki z głów dla Szymona i jego ekipy, którzy prowadzą ten folklor. Miejsce jest naprawdę pełne smaku, pełne pasji, pełne świeżego produktu, pełne dzikości i pełne świetnych rzeczy. Chleby wypiekane na miejscu zabieramy ze sobą, jadą z nami do domku. No jest cudnie, jest fajnie, jest naprawdę polecajka, jak najbardziej się należy. Za pasję, a przede wszystkim za wytrwanie 15 lat w gastronomii przy tych ciężkich czasach, które były różne. Nie chcąc już zwracać się z rozmowami do nich, ale uważam, że to się jak najbardziej należy. Wielki szacunek, zapraszam was do folkloru, Polskie Jadło w Jastrowie. Odwiedzajcie, bywajcie, przybywajcie, jedzcie śniadania jadąc nad morze, jedzcie obiady wracając z morza. Wpadajcie, to pamiętajcie, macie tutaj czynny od godziny 7, więc wszystko dostaniecie bez żadnego problemu. Tam na środku jest tłum, gwar, zaglądajcie, wchodźcie, naprawdę warto. Polecam, wszystkiego dobrego, zapraszam do komentarzy, do zostawiania lajków, udostępniania i dalej śledzenia mojego kanału. Jadę dalej naprawdę w Polskę szukać smaków dobrych. Kuchenne rewolucje, wracamy tutaj. Nasz powrót jest naprawdę udany. 15 lat kuchennych rewolucji. Mistrzostwo. Delicious. Delicious właśnie tu w tym miejscu. Wszystkiego dobrego.